Cześć, witam Was serdecznie po dłuższej nieobecności. Związana ona była z sezonem urlopowym, sporo pracy. Jedni pracują, inni się urlopują. Nie było czasu nagrać, nie było czasu wstawić. Także dzisiaj postanowiłem, że coś trzeba wrzucić, nie? Jakiś chociaż mały update. A więc tak, w środkowym baniaku na dole zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Zbieg okoliczności, bo u Chopina też na Beni coś nie pykło. U mnie ten baniak w środku ma co najmniej 7 miesięcy, bo w listopadzie go stawiałem. Tylko nie pamiętam, czy początek, czy koniec. Także tam już coś się dzieje. Nie wiem, czy to jest związane z ilością podłoża, jaka tam jest, bo tam jest ze 4 cm nieodmulane. A teraz pogoda jest, no jest strasznie gorąco, no i może te podłoże zaczęło coś oddawać do wody. Od czasu do czasu właśnie padnie jakaś krewetka, no i szkoda tak zwlekać, no w weekend coś z tym zrobię. Albo przepłukam te podłoże w RO czystym i z powrotem do baniaka, albo przepłukam, wysuszę i w torby, a mam jeszcze 2 litry Beni, że tak powiem, czystego, rozważanego. I może jego użyję, będzie chyba bezpieczniej. Bo nie wiem, czy pH tam te będzie trzymać. A nie, mam czym zmierzyć. No. Co więcej. Baniaków na Beni mam w sumie 5. Bo te 2 na dole, po lewej i po prawej, to też są na Beni. Po prawej no kręci się niesamowicie. Tam też jest pełno maluchów. Ten po lewej też ma trochę czasu, bo ma ze 4 miesiące pewnie. Tak mi się wydaje. Ale tam kupiłem strasznie małe krewetki, no i młodych jeszcze się nie dochowałem. One dopiero mają ze 2 cm może. Więc może, no, szerokie i głębokie, zobaczymy. Na pewno w tym środkowym się coś dzieje i większe podmiany nic nie pomaga. Maluchów jest też coraz mniej. Nie wiem, no myślę, że pewnie coś oddaje do wody, no jak nie odmulałem, to na pewno. Co więcej. Poczekajcie. Takie oto baniaczki, używki nabyłem w weekend. Nie próżnuję. Ten jest 40x25x25. Ten jest chyba 36x28 i na 16. I tutaj mam jeszcze jeden baniak. To już jest taki większy. Jego problemem jest to, że on trochę wystaje. Trochę wystaje. Znaczy to nie jest jakiś duży problem, no ale... No bałem się go postawić, ale to przemyślałem sprawę i wale, stawiam go. Nie wiem, za 2 tygodnie gdzieś. Dokupię filtry, dokupię głowicę. I... No i będziemy lecieć z tematem, nie? No. Także tu się nic nie zmienia. Poczekajcie jeszcze chwilę, zrobię Wam zbliżenie. Tutaj z tego baniaka będę chciał powyjmować te starsze Crystal Redy i Crystal Blacki. Starsze myślę o tej, która tam chodzi, nie będzie widać. Ona Smilehead, nie? O. Tą będę chciał wyciągnąć i te 2 czy 3 samice, które tutaj też gdzieś łażą, one ciągle jajczą i dlatego no, nie mam kiedy tego i jak zrobić. Te młode wszystkie zostaną, bo to są mieszańce. A te czarne i te czerwone dostaną chyba oddzielny baniak i w ten sposób to zrobię. Nie ma co się szczypać. U tych na razie wszystko git. Tu są, przypominam, fule i one stripe. Tam sobie właśnie one stripe pocina. To też jest one stripe, tylko z takim dziwną kropką, jakby troszkę na boku. Pasek, kropka. Tutaj mamy Tajwany Pinto.
Pochowały się, szyby zaszły oczywiście. O, tam buszują z tyłu. Tutaj są super Crystal Blacki. Też się pochowały. Tutaj ostatnio dostałem jeszcze od koleżanki Gosi takiej, nieopodal mnie mieszka. Subverstack, coś takiego to się nazywa. Dla mnie to sałata. Takie dostałem. Sporo tego dostałem, obsadziłem sobie te płytki, które wcześniej przyszły. A tutaj moja duma. PRL-ki, które stały w miejscu, ale jak ruszyły, to z takim impetem, że jest ich całe mnóstwo. Ich jest po prostu pełno. No. No także myślę, że na razie to tyle. Nie ma co tu się więcej czym chwalić. W weekend będzie restart tego zbiornika na dole w środku. I w kolejny weekend prawdopodobnie postawię, odpalę te ze dwa baniaki, może trzy jak się uda, zobaczymy jak będziemy stali finansowo. Bo to trzeba kupić trzy filtry i trzy głowice. Może zrobię to na podżwirówce jeszcze, też nie wiem, bo nie miałem nigdy takiej filtracji, jestem ciekaw. Z drugiej strony eksperymentować trochę nie lubię, bo wolę iść w pewne rozwiązania. No zobaczymy. Także myślę, że to byłoby na tyle. Aha, chciałbym Was jeszcze zaprosić do wzięcia udziału w konkursie Interaktywne Akwarium oraz Akwarystyka Domowa. Organizują konkurs, wszystkiego można się dowiedzieć na kanale Interaktywne Akwarium. Filmik się nazywa chyba Konkurs i tam się wszystkiego dowiecie. Także pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Cześć!